Cześć, witajcie serdecznie, z tej strony Lepa, a to kolejna część przygód z Władcą Pierścieni, z bitwą o Śródziemie. Ostatnio tutaj powalczyliśmy pod Hełmowym Jarem, a teraz... Armia Gondoru. Tutaj będzie, jak to brat Boromira, jak on się zwał? Zdzichu. Zdzichu to był. W tych ruinach, gdzie bronili się przed orkami, tak? To było tutaj. I tutaj Frodo musi się niepostrzeżenie przedrzeć. Czy to nie to? A może to to? Okej, tutaj... ściga niebezpieczeństwo, zaraz czytam na trolle. Chwila. Dobrze będzie tutaj bronić się w wieżach, panowie, co? Idzie. Tutaj jak sprawa wygląda, łuczników też... Tak, łucznicy nie zajmą pozycję na wieżach, a tutaj... nie ma wieży. Ale dobudujemy, to wyślemy piechotę do tankowania. Wyślemy tutaj dodatkowych łuczników. A my możemy budować już, czy nie możemy? Zaraz. 1500, więc możemy łucznicy. I ci, ciach. Trebusze to nie będą potrzebne jeszcze. Teraz, na razie. Tutaj są. Tutaj są. A, tych wysłałem. Kurczę, dobra, oni się puścili za, w pościg, znaczy wpuścili się w pościg za nimi. Tutaj ładnie się będą bronić. Tutaj wypadałoby zrobić też... Gdzie oni? Dezerterują? Nie, no co jest? A, bo tu to dziadostwo jest. No do ataku! Okej, okay, teraz tak, punkty mocy do wydania, cóż mamy? Zapominam o tych punktach mocy, a to dość fajne rzeczy. To mam. Przywołanie entowych sojuszników, no pewnie. Znaczy, gdzieś wynurzą enty. Zaraz wejdzie to, a będę mógł przywołać jeźdźców. Kurczę, nie wiem, czy będzie, znaczy będzie słuchać na pewno to walenie, gdzieś tutaj obok remont jest u sąsiada. Nie wiem, czy remont, czy co, ale tak nawala już kilka godzin, albo młotek, albo wiertarka. Wiertarka to napierdziela tak, że nie da rady, znaczy zagłuszy mnie pewnie, ale ten młotek będzie słychać gdzieś co jakiś czas pewnie podczas moich wypowiedzi. Tutaj przydaliby się jakiś też tank, znaczy do tankowania, w sensie woi, wojownicy tutaj, niech przyjdą. O, panowie... bo nam odszczypują nas. Teraz tak, jak tutaj ja będę, z czego będę żył? Farmy wybudujemy, niech farma przynosi nam jakieś środki. Tutaj będzie można wybudować też coś. To dam dwie farmy i niech powolutku wydobywa się surowiec. Znaczy surowiec właśnie, co to za surowiec jest tam? Żarcie, żarcie na farmach się produkuje, to jest taki surowiec. Tu jest pusta wieża, kurczaki, gdzieś jeszcze łuczników miałem, nieużywanych, tutaj nieużywani, o ciach, środkiem idą, mam 300, znaczy 300 miejsce, limit populacji 300, nie wiem jak tutaj jest liczone, nie są jednostki, tylko taki oddział chyba 10 jest, czy 15, zależy jaki, koń na przykład to 20 zajmuje, koński bodajże. Różnie bywają, od 10, może to coś mniej zajmuje, nie zwróciłem uwagi, ale... No właśnie od tego... zależy to nasze... limit to nam zajmuje w ten sposób, że tak wygląda. Tutaj jakiś oddział próbuje się przedostać przez most, ale... nie boję się. Kurde, jak ten młoteczek wkurwia.
Okej. Okay. Myślę, co ten, cofną troszeczkę. Będziemy więcej pola dla... Więcej pola dla łuczników. Tak, jeszcze cele misji. Zniszcz wszystkie budynki Mordoru. Okej. Okay. Premia, kiedy przybędzie Faramir, tak on się nazywał, Franciszek, przywołaj jego armię. Tak, dobrze. Zmień formację batalionu piechoty. Batalion piechoty to jest piechota, a formacja? Zmieniłem? Zaliczyłem? Yeah! Okej. Okay. Są za takie dodatkowe punkty są, jeżeli chodzi o przechodzenie misji. Wynik w punktach za każdą dostajemy, to tylko do tego się liczy w sumie te dodatkowe zadania. Okej. Okay. Dobrze, tutaj będziemy formować sobie oddziały, ale... Ile mam? Poczekam, chociaż stajnię mogę już wybudować. Stajnia... To znaczy nie będę miał stajni właśnie, bo to nie jest Rohan, tylko Gondor. Gondor też ma stanie, ale chyba nie tych tam Rohirrimirów, tych Rohirrimirów. Roho, co tam. Też wyślę od razu te trebusze. Zostawmy tutaj jedną basztę, tą wybuduję, wieżyczkę strzelającą, obronną, jak zabrałem ludzi. Na wszelki wypadek, jeśli coś się prześlizgnie, to... Będzie jakaś minimalna obrona. Aha, tutaj wezwę sobie Faramira. Okej, okay, jak na razie radzimy sobie bez Faramira. 2000 potrzeba na rozbudowę tego, ale obóz... No to pociłamy. Ciekaw jestem, czy już tym... Mógłbym coś powojować tam, podziałać. Bez czekania na posiłki 5 minut. To zobaczmy w takim razie. O, gondorscy gwardziści. Wiesz. I jest rycerze, gondorscy rycerze. W wieżach są strzelcy. Spróbuję 2000. No nie będziemy zbierać, więc poślemy ich troszeczkę do przodu. Zobaczymy, jakiś teren może uda się zdobyć. Fajnie wyglądają. Oni przeciwko konnicy dobrze robią. Zostawmy tutaj... Jeden batalion może, a to doślemy. Na razie konnice. Bo gdyby... O, ktoś przyszedł. O, idą tutaj. Czy wystarczy? Zróbmy tak. Niech łucznicy zajmą wieżę. Mamy konnicę i zajmiemy drugą wieżę. To jest psuta prawie, a nie, można, spoko. Przesuńmy linię frontu. Konnica, gondorscy. Oni tam mają kapkę jakąś. Trochę mało tych ludzi tutaj, żeby powalczyć. O, jeszcze Nazgul! No! Ale... Dzięki Bogu, mamy to! Tak mało? No nie! To było... Prawym się robi. Jest! Rohan! No i zdobyliśmy trochę terenu. Okej,
Okej. Okay. Ten Nazgul, tego Nazgula z przed łucznikami trzeba by było tutaj, nie? Za bardzo nie mam łuczników już. Trzeba by wybudować trochę. To byli tutaj konica i łuczników trochę. Wybudujmy jeszcze gondorskich żołnierzy. Niech to się buduje cały czas, bo no na pewno nie zmarnują się. No walamy w sztandar, znaczy na środku, bo to tutaj zniszczy się. Kurczę, łucznicy no walą w niego, ale... O, jak to ładnie jeszcze katapulta nawala. To nie jest trebuch, tak. Trebuch, kurde, Trynkiewicz. Okej, jeden punkt to nie ma na co wydać, ale możemy przywołać kolejny oddział tutaj, który w sumie nam dużo nie da, chociaż gdybyśmy zrobili to w ten sposób. Zagajniczek i 3-4 enty, no to czterech to już coś zrobi. Tutaj poślijmy ich znów. Oho, coś tak się nagle zrobiło malutko moich oddziałów, że zrobiło ich zerutko teraz. Dobrze, trzeba dosłać nowe. Gdzie jest posiłek? Za 3 sekundy. Dobrze, przyjedzie ten Franciszek Faromir. Wow! Enty się biją, przybliżmy tutaj z bestiami. Zmieńmy, niech porzuca na przykład ten, tak? To jest rzucanie. Bicie tego. Jeszcze mam tutaj do przypomnienia, mam o, las. Przewaga, jakieś dodatkowe bonusy, leczonko mogę zrobić. Dary elfów to nie mam więc oddziału, wiesz, łuczników, jakich można było przywoływać, ale chyba nie mam tej umiejętności. No i tutaj przepuściło. Zabrałem ochronę tutaj, odeprom, ale no, wyślijmy wojsko. W sumie po cholerę tutaj idę, a nie, no tutaj jest cała jeszcze armia. Dawaj, posiłki, Franciszek, przyjeżdżaj. Tutaj, urywek z filmu ekstra. Podkręca klimat, podkręca naprawdę. Druga część nie podeszła mi tak jak pierwsza, dlatego że tutaj na podstawie, historia jest na podstawie filmu. Z linią fabularną się mniej więcej równo to wszystko dzieje i jest fajnie. A co to za piesek? Za kim on tutaj przyjechał? Nie mogę nim sterować. Patrzcie, sabaka. Taki szarik. Azorek. Dobra, pach. Od tej strony jeden oddział. No i na razie stójcie, nie idźcie. Wybudujemy więcej. Tak, miałem, no właśnie, może konnica i wybudujmy tu drugą bazę, żebym ja się rozbudował. Franciszek ma 4 poziom. A kto naprawia? Jan Budowniczy jakiś, kurczę. Nie zwróćcie uwagi, że takie coś tutaj występuje, naprawa wieżyczek. No proszę, chyba że to w patchu tym nowszym, tej nowszej. Dobrze, na czym my stoimy? Tak, tutaj mieliśmy bazę rozbudować, drugą wybudować. Pach, tak, konnica na most. I tutaj nie przepuszczą, tutaj nie przepuszczą. A my od góry jedziemy. I tak, tutaj wybudujemy farmy. Farmy dają pieniądze. 3. Będzie szło, okej. Okay. Tutaj gdzieś jest jakiś... Takie coś do przejęcia nie widzę, ale tutaj piesek biega. Pies? Machał go jak pies, ale miał twarz jak lama. Pies miał twarz jak lama. Okej, okay, podejdźcie sobie tutaj, tak postójcie, udajcie, że coś robicie. Posiłki! Tak. Baza na północy teraz spadnie. Zajmijcie wieżą może najpierw, bo ona takie strzały. To wiesz, ten budynek cały jest nie wieża. Rzeźni strzelają, znaczy nie tylko z rzeźni, z innych budynków też jakieś strzałki wylatują. D-
Dobrze, następny budynek. A tutaj już powinno być pozamiatane. W sumie to... Naprzód poślę ten oddział, te oddziały. No tak, mam 300 więcej niż mogę wybudować. Tutaj postójcie, pod koniem, zróbcie rozpierduchę. A z baza na północy. To jakieś, pamiętam, że chyba w tej misji gdzieś tutaj Frodo przeleciał, chociaż nie mogliśmy nim sterować, to gdzieś samym gdzieś się przemieszczali. Tak mi się kojarzy. W razie nie widać dobrze, tu jest pomnik, czy nie, obalony pomnik. Urwali, sam nóże, nogi zostały. Okej. W takim razie od północy na tą bazę jedną armią, drugą armią od południa na Nazgul. Może ja nie będę wydawał rozkazów ataków w konkretne cele, żeby te Nazgule ściągali łucznicy. No to już wjeżdżam wszystkim, już tyki nie muszą tu siedzieć. Z wieży wypuszczę też, z obu wież. O, tu dwóch tylko. O, w tej... A, myślałem, że nikogo nie zostało, ale w tej było więcej. Okej, okay, biegnijcie, biegnijcie. Żeby coś tam powalczyć. Tutaj Franciszek. Bij, Franciszek. Zdobądź poziom jeszcze. Nie, już jednego następnego nie zdobędziesz. Miał czwarty, ma piąty. No cóż, tutaj jeszcze widać, jeszcze jakieś armie, dobra. Faramirze, Franciszku, ciach, tych tutaj wybij. Nie strzela jak Legolas, ale zabija. Jeszcze oni mają jakieś budynki. O, proszę, mam jeszcze entów do przywołania za chwilkę. Jeszcze jedną armię mają. A, to skurczybyki. Dobrze, że mam tyle woja, to wjadę w nich ładnie. Ten zaraz padnie też. Przybliżmy. Troll górski. O, pada. Dobra. Za chwilę. Wiec entów będzie. Wieniec entów. Wiec entów. Jakie w ogóle dziwne sformułowanie. Do ataku przechodzimy. To już ostatni obóz na tej mapie. No, czwartego nie będzie. O, proszę. To lubię jeszcze tutaj przywołać jedny, przywołać drugi. Do ataku! Przełączę na rzucanie. Lubię, jak oni rzucają. Przełączyło się, czy to jest to. Rzucę kamieniami, to jest to. Mam już za późno na to rzucanie. Zdążyli chociaż po kamieniu cisnąć. I gg. Wróg wycofuje się. Zwycięstwo! O, to będzie na kut scence pewnie. Frodo. No zobaczmy, czy to będzie. O nie. Słonie idą. Hannibal idzie. Okej. Okay. Misja wykonana. I... 20 do dowodzenia, 2 do punktu mocy. Nie były Froda, on gdzieś dalej się pewnie przewinie. Tutaj Frodo sam, następna misja będzie z Frodo sam, ale następna misja będzie w kolejnym odcinku z cyklu Bitwa o Śródziemie. Dzięki za towarzystwo i pozdrawiam was serdecznie. Do następnego, trzymajcie się, hej!